Katarzyna Miller, terapeutka, autorka wielu książek z zakresu psychologii, a przede wszystkim osoba, która jak nikt inny potrafi motywować innych do poszukiwania szczęścia. Sama wierzy głęboko w to, że pasja jest motorem radości jej życia. Motywem przewodnim wykładu było życie. Po prostu fajne życie. Bardzo niepokoiłam się przed wykładem. Bałam się, że nie będzie po prostu uczestników. A uwierzyłam w bełchatów. Uwierzyłam, że są tu kobiety, które chcą przyjść, posłuchać. I dzisiaj byłam naprawdę wzruszona, szczerze wzruszona. Kobieta powinna być istotą wolną, szczęśliwą i niekoniecznie u boku jakiegoś rycerza. Miłość to jest miłość do wszystkiego na przykład. To znaczy może nie do wszystkiego całkiem, bo niektórych ludzi, niektórych przejawów życia nie należy kochać, wręcz przeciwnie, należy je nawet zwalczać, ale do wszystkiego takiego fajnego, prawda? Do świata, do fajnych ludzi, do zwierząt, do dzieci, do życia w ogóle miłość się opłaca. Taki rodzaj stosunku, który polega na akceptacji, jak panie mówią, i ja bym też powiedziała takie fajne słowo zgoda. Zgoda na to, co się dzieje, co się staje. W ogóle bym powiedziała, że zresztą to się ostatnio dużo o tym mówi. I chcę wam powiedzieć od razu tak. Nie powiem wam nic nowego. Wszystko wiecie. Kochany człowieku, nic nie musisz. To jest dla niektórych wstrząsem, rewolucją. Dla mnie też kiedyś było. Ale tak naprawdę, kochani, zastanówmy się. Nic nie muszę. Nabieram na siebie mnóstwo rzeczy, które są niepotrzebne. Wydaje nam się, że one są niezbędne. A popatrzmy, jak się rozchorujemy, popatrzmy, jak się coś naprawdę ważnego stanie. To wszystko inne idzie w cholerę. Wybierajmy to, co jest ważne. I tyle po prostu. To, co chcemy, wybierajmy. A teraz wam zaśpiewam piosenkę, która jest stara, ale wszyscy ją znają. O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, znacie? Odrobina szczęścia, miłości. Odrobina serca, czyni mu się, wie dobrze, dlaczego odrobina? No i zobaczcie, kurde. I człowiekowi to tak wbili w łeb. Ja musiałam przez lata całe i tak strząsać się te wszystkie piosenki. One ładne, kurde. Tylko jak do mnie dotarło, że jeżeli ja to będę traktowała tylko jako piosenka, na przykład najpiękniejsza polska piosenka, no jedna z najpiękniejszych. Kochany, kochany, lecą strzele dawniej kasztany. Już trzecia jesień park nasz wyzłaca. Kasztany lecą z drzew trzeci raz, a twoja miłość do mnie nie wraca. I ona po tych 3 latach, kurde, głupia, myśli, że wróci? No naprawdę nie miała przez te 3 lata nic innego do roboty? Ja żyję dzisiaj. Ja nie wiem, co będzie jutro. Planuję różne rzeczy oczywiście, jak każdy człowiek, ale się do nich nie przywiązuję za bardzo. Jak się udadzą, to dobrze. Jak się nie udadzą, to też dobrze. Można powiedzieć tak, że jeżeli człowiek idzie do życia otwarty, uczciwie siebie traktuje, nie wymyśla, marzenia są fajne, ale nie należy wymyślać, bo jak chcesz mieć nieudane życie, to miej scenariusze, tak się mówi, prawda? Więc mogę powiedzieć tak, że przychodzą do mnie dobre rzeczy, ponieważ po prostu robię miejsce. No i tyle. A co jest najważniejsze? Najważniejszy jest taki dobry rodzaj kontaktu ze wszystkim, co się dzieje, z przyrodą, z ludźmi, z dziećmi, z pieskiem na ulicy, z kwiatami, ze mną samą. Kontakt, przeżywanie tego, co jest. Piszą do mnie na przykład tak, co taka gruba może wiedzieć o życiu? Ja mówię, bardzo dużo wiem o życiu. Bardzo wiem dużo o dobrym jedzeniu, bardzo dużo wiem o przyjemnościach, o akceptacji siebie. To tak jakby powiedzieć, prawda, a jeszcze tak na przykład mówiono, nie, pasztet, uwielbiam pasztet, albo piszą wieloryb, nie? Wieloryby to najpiękniejsze zwierzątka świata, a poza tym ludzie piszą tak dużo dobrych rzeczy, że ci biedni hejciarze, to oni są i tak w mniejszości. Rozumie pani? To przecież to są biedni ludzie, no to ja się mam nimi przejmować, no ja im współczuję głęboko. Ja troszkę inaczej potraktowałem ten występ, bo zauważyłem, że większość osób tutaj przyszło tak jakby na taką wielką grupową terapię. Ja jednak potraktowałem to jako spotkanie z autorką felietonów, książek. Jakby nie oczekiwałem jakichś prawd objawionych tutaj na życie, ale miłego, takiego kulturotwórczego spotkania. Czasami warto jakby zawierzyć swojej intuicji, która często jest wbrew jakimś tam zasadom i wpojonym nawykom. Przeważnie te mamusie, dlaczego nam nie mówią, żeby tak robić, bo same nie robimy. No bo byłoby im, słuchajcie, teraz powiem wam coś trudnego, tu siedzi dużo mamusi i niektóre z was też swoje trudce nie powiedzą. Macie zacząć to robić,
A jeżeli jest wam żal, bo ona będzie miała, a ja nie, to nadrobić, dziewczynki. A to jeszcze to przyszły. Żeby od jednej starszej pani dostać po prostu taki stempel, wiecie, kurde, wolno. Wolno. Przy czym to jest nie tylko na seks wolno, to jest na wszystko wolno. Wolno. Nic złego nie robimy, słuchajcie. Jest, mogę? Chcę? Nie muszę. Nie muszę. Mogę chcieć. Mogę chcieć, mogę nie chcieć. Mogę chcieć, mogę nie chcieć. W ogóle słowo mogę jest fajne. Mogę, po prostu mogę. Jak będę chciała, to by to zrobię.